przed Wami filmik, relacja z naszych konsultacji ujeżdżeniowych, które odbyły się u nas 7 maja z Panią Anitą Ranuszkiewicz. W szkoleniu wzięły udział 3 pary. Cały filmik będzie z moim drobnym komentarzem, żebyście w ogóle wiedzieli, co się tak na dobrą sprawę dzieje na tym filmiku. Ja bym powiem, na czym warto skupić swój wzrok. Miłego oglądania. Pierwsza para to jest Ola, która dosiadała naszej klaczy folblutki Hediry. Głównie tutaj z Ola i Hedira skupiały się na tym, żeby złapać równy, aktywny rytm, aktywne tempo do przodu, co się tutaj nawet udało uzyskać na tym wycinku z treningu. Ogólnie większość, a w zasadzie praktycznie wszystkie dziewczyny jeździły na kole, żeby troszeczkę zwiększyć przepuszczalność konia, troszkę giętkość, troszeczkę go spróbować ładnie ustawić. W związku z tym praktycznie na każdym filmiku widzimy pracę na kole, zarówno w kusie, jak i zresztą teraz tutaj widać w galopie. Głównie ta para skupiała się na tym, żeby cały czas trzymać równe tempo, czego czasami tutaj właśnie brakowało. Tak, i znowu tutaj widzimy właśnie to wpadanie Hediry tutaj do środka. Powinna być troszeczkę większa i mocniejsza akcja łydeczki, czak, czyli wypychanie wewnętrzną łydką na zewnętrzną wodzę. I tutaj znowu było widać, że zabrakło troszkę tego tempa. O, troszeczkę lepiej, tak, więcej troszeczkę na zewnętrznej wodzy. O, a tutaj teraz galop w lewą stronę. I wjeżdżanie na voltę. Troszeczkę się ta volta rozjechała, o zresztą tutaj będzie widać właśnie jak trochę za długie wodze i w związku z tym było dosyć ciężko wyjechać ten zakręt, troszeczkę był zrobiony z zaskoczenia dla konia. O, na lewą stronę dużo lepiej widać to zgięcie, próbę ustawienia Hediry w dobrą stronę na kole, także dużo lepiej to wyszło dziewczynom właśnie na lewą stronę. Zresztą nic dziwnego, bo i Hedira ma lepszą lewą stronę i Ola w zasadzie dużo lepiej siedzi na lewo, dużo pewniej. O, tutaj znowu było widać troszeczkę brak tempa, no ale to spowodowane było tym, że chyba dziewczyny się zagapiły tam na stołek i drągi. I mamy następną parę. Nikola dosiadała naszego cewka. Tutaj głównie skupiali się na tym, żeby wypracować u cewka galop na prawą stronę, ponieważ on ma dalej duże problemy z prawą stroną. Jest to nierównomiernie zbudowany koń. No niestety rekreacja takie rzeczy czasami powoduje. Koń niedopilnowany nie zagalopowuje zawsze na dobrą nogę, w związku z tym później trzeba będzie naprawiać takie problemy właśnie. I tutaj pracowali głównie właśnie na prawą stronę, dużo nad zgięciem. Tutaj zresztą widać było, że cefek próbuje uciekać troszeczkę przed ćwiczeniem tej prawej, słabszej strony. W związku z tym sam z siebie zagalopowuje na lewą stronę. W zasadzie o, tutaj się udało już na prawo. To już są efekty po tam pół godzinie pracy na tą prawą stronę, nad zgięciem, nad zmianą kierunku. Także tutaj widzicie już praktycznie efekty końcowe, czyli właśnie tą wymarzoną prawą nogę u cewka w galopie. Tutaj akurat jest na kole, jak już cefek troszeczkę odpuścił właśnie na kole w prawo, to później w nagrodę wyjechali z Nikolą na duży ślad, w sensie na ten główny ślad wzdłuż ogrodzenia. O, tutaj zresztą widać już jak on troszeczkę puszcza, rozluźnia się, już nie jest aż tak mocno wygięty w prawo i tu właśnie w nagrodę poszedł na koło. Później kolejna faza treningu to są kolejne właśnie przejścia, przećwiczenie tej prawej strony, żeby on sam z siebie nie zagalopowywał na lewo. Tutaj pani Anita tłumaczy, jak tego konia wyginać troszeczkę w przypadku takiego konia, który próbuje uciekać od tego zgięcia w dobrą stronę. To trzeba go tutaj akurat w przypadku cewka trzeba było go lekko przymusić do tego, żeby się wyginał w prawo przy zagalopowaniu, ponieważ sam z siebie bardzo często wyłamywał i chciał właśnie iść w lewo i nie chciał się wyginać. Zresztą tutaj widać, o, tu już jest dobre zagalopowanie, ale te momenty, kiedy on podnosił tak głowę nagle, to właśnie były próby, żeby zagalopować na tą złą nogę. O, tutaj już troszeczkę widać więcej ruchu naprzód. O, i tu powoli już się zaczyna
cefek rozluźniać. Tutaj więcej jest też prawej łydki u Nicoli, także wyjazd na koło. A i ostatnia para, to jest kalinka właśnie z Arisą. Ta para wyjątkowo miała dużo ćwiczeń właśnie takich skupiających się głównie na dosiadzie jeźdźca. Między innymi właśnie pani Anita tłumaczy, jak trzymać prawidłowo ręce, jak ewentualnie zbudować prawidłowy dosiad, prawidłową sylwetkę na koniu. Tutaj się właśnie ta para głównie skupiała na tym, żeby w szczególności przepracować wszelkie błędy dosiadowe jeźdźca, żeby nie było tak zwanego miotania się właśnie na koniu. Tu w szczególności najpierw w kłusie, a później będziecie widzieć jeszcze w galopie. O, tutaj w galopie widać, że trzeba popracować tutaj jeszcze właśnie nad pleckami, które troszeczkę za mocno ciągną do przodu, przez co troszeczkę gorzej się siedzi, mniej stabilnie, ale później w dalszej fazie treningu skupialiśmy się głównie na tym, żeby właśnie zmieniać ten dosiad jeźdźca, bardzo często siadać w półsiad, później w pełen siad i dzięki temu udało się właśnie wycofać te plecy. O, tu już się udało troszeczkę wycofać te plecy. A, i znowu tutaj delikatny półsiad. Znowu cofnięte plecy. Tak, nawet troszeczkę za dużo tego falowania ciałem się pojawiło. Oznaka rozluźnienia jeźdźca. O, i super. I teraz bardzo ładne przejście do wstępa, od dosiadu, super. I pochwalenie konia.